Witajcie, witajcie, to znowu ja, Gorel Gra, i witam was w kolejnym odcinku z gry Paper Please. I wracamy po festiwalu Steamowym z grami demo. Jeszcze, że muszę przyznać się do tego, że nie pamiętam, co ostatnio robiłem w tej grze, ale jest to fajna gra. I tak jak mówiłem, chciałbym zdobyć wszystkie osiągnięcia, wszystkie zakończenia, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Finanse 55, liczebność rodziny 2, ile że to mam. Dobra. Przełomowy zabieg na kręgosłupie udoskonalony, wszystko dzięki arstockim lekarzom. Czyli nasi lekarze. Arstoczka. O nie, znowu? W waszych finansach doszliśmy. No to pięknie się historia potoczyła. Nie wiem, to można w sumie zakończyć odcinek. No śmieję się, ale czekajcie, czyli tak, nawet nie wiem, co on tam powiedział. Tryb fabularny. Tylko teraz nie pamiętam, kiedy Tom okej, czyli tak. To by musiał usnąć. Anuluj. C8, czyli to jest ta sama kategoria. Aha, czyli to by musiał też usnąć. C7, tu jest C7. To nie, to też musimy usunąć. Usuń. Tak, tu jest C8. Dobra, tu zaczynamy. Historia arstoczki w obrazach i przede wszystkim słowach. Nie wiem za bardzo, o co chodzi. Ale teraz to są jaja. Jak zdrowie dopisuję? Mam do was kilka pytań. Sądzimy, że podejrzana grupa próbuje wszcząć zamieszki. Uważamy, że jej członkowie przejawiają się, dlatego rozmawiamy. Widzieliście może coś takiego? To symbol tej grupy. Tak? Ta grupa jest bardzo niebezpieczna. Jeśli zauważycie coś niepokojącego, złoś się to natychmiast. Okej. Cóż, wróciliśmy do... Na razie zegar nie idzie, więc może mogę trochę pogadać. Więc tak. Usunąłem bodajże 3 save'y, żeby wrócić do czasu, z tego co pamiętam, gdzie dostaliśmy
powiedzmy łapówka. I po tej łapówce, ta łapówka była bardzo duża i dzięki tej łapówce mogliśmy zmienić mieszkanie na lepsze, wykarmić rodzinę, kupić leki i tak dalej, bo cały czas jest z tym problem. I teraz się zastanawiam, a może byśmy tak zrobili, że będziemy to właśnie zgłaszać? No, nie jest to też głupie, ale z drugiej strony mam też problem z tą grą, bo tu nie jest wyjaśnione na przykład, co chcesz zrobić, bo co prawda tu mamy tryb dochodzenia i tak dalej, ale przychodzi ci gość, na przykład daje ci jakąś wizytówkę, dobra, przeczytaj to wszystko szybko i tak dalej. I ty nawet nie możesz go sprawdzić, nie ma tu, nie daje ci żadnych dokumentów ani tak dalej. Zobaczymy. Zresztą tak jak mówię, jestem po festiwalu steamowym. Ogrywałem parę demek. Dobra, tranzyt kilka dni. Tranzyt dwa dni. To się zgadza. To się zgadza. Ale te imiona i nazwiska. Jordaski Wilzinow. Boże święty gościu. Nie wiem, czy ty jesteś z Grecji, z Litwy, z Łotwy, czy z Estonii. Wilzinow Jordaski. No tutaj lepiej to pisze. Dobra, okej, okay, to się zgadza. Ważna do... Pierwszy 8382, dobra. To w sumie według mnie nie ma się do czego przyczepić. 87 kilo, ale tutaj nie mamy. No. To jest właśnie to, że oni mają dziwne dokumenty, bo jak przychodzi gość z Arstoczki bodajże, z tego co pamiętam, to miejsce wydania, Boże święte, no nie, no to dobra, to teraz już lecimy na potęgę, sprawdzamy wszystkie. Odwiedziny przez miesiąc, okej. Okay. Twarz się zgadza. PG3WK, dobra, Q, 5, 8, dobra, to się zgadza, Malkol, Krucifix, dobra, niech będzie, Krucifix, Malkol, okej, okay, to by się zgadzało, wydano Boston, to wiem, że to już jest, to w sumie... To się zgadzało, odwiedziny miesiąc, ważna do 82-12-27, ok. Dobra, tu nie mam się do czego przypieczyć. Zdziwię się, jak za chwilę będzie upomnienie. A jednak nie. Czyli teraz mnie w ciula zrobili. To jest jakieś poważne. Powiem tak. On ma okulary, ale źle mu z oczu patrzy. Anęgowy. Jasne, naprawdę. Jak lubię tą grę, to normalnie te imiona i nazwiska, żeby to nie przeoczyć czasem żadnej litery, to jest naprawdę... Anegowicz, dobra, Mesow, okej, okay, dobra, sprawdziłem to. Dobra, to się zgadza, mężczyzna, tu nie mam już nic więcej do sprawdzenia. Jest jeszcze to, ale tego nie sprawdzę, bo tutaj nie ma na czym, 90 kilo. Mogę zrobić jeszcze tak i tak, dane zgodne. Urodzenie 47.08.16. Hmm.
doświadczenie, lecie mają. Okej. Będę rozdawał wizytówki. Jeżeli będzie jakiś inżynier. Czekajcie, gość, laska jest z koleczki, bo myśmy się tak cofli, petenci musiał mieć paszport, paszport mi dała, cudzień, to i to. Wiesz, że nie potrzebujesz, bo nie wjeżdżasz. No i można powiedzieć, że po którymś odcinku nauczyłem się trochę tej gry, więc już wiedziałem, o co chodzi, że dałem jeden dokument. Dobra, Antegria i wjazd, odwiedziny 90 dni, odwiedziny 3 miesiące, to się zgadza. Dobra, to mnie zainteresowało, że laskę zainteresowała moja tabliczka na ścianie. No to wybacz mi laskę, ale Eleanor Kajonia Eleanor. M25 P56 P5RDX. Dobra, to by się zgadzało, ale coś mi się tu kurde zdaje, że laska ściemnia, bo tak nawiązała do tej tabliczki. Czekajcie, 1221, to by się zgadzało, to by się zgadzało, to. Czyli tą kartkę mogę jej oddać. A ona odwiedziny, dobra. Urodzona, wydano w Glorian. Ona jest z Antegri. Dobra, czyli wydają Glorian. Kobieta urodzona. W sumie? No nie mam się do czego przyczepić. Skombinujcie lepszą tabliczkę. Ta wygląda jak ostatnio coś tam. Nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że ten gościu dziwnie wygląda. Hoshi Marco. Marco Hoshi. Okej. Okay. Imię, nazwisko się zgadza. NJC74. Okej. Okay. I to też by się zgadzało. Tranzyt 2 dni. Ważna do. To jest właśnie to, że ja tutaj patrzę i tutaj patrzę, żeby zgadzać się z tą datą. Legasa. Dobra, tu się zgadza. To sprawdziłem to. Republika Boston, jest coś takiego. Nie, no okej. Okay. Nie widzę przeciwwskazań. Tylko, no zresztą za chwilę powiem to, co mam powiedzieć o tej grze, bo Nadia Robowska, inżynieria, termin, dobra, pierwsze cię sprawdzimy, czy jest, a w sumie pierwsze damy ci to, co to jest, prowadzą rekrutację. Nadia Robowska, inżynieria, ok, termin. Czyli Nadia Robowska, Nadia, czy ta kartka by się zgadzała?
Praca 6 miesięcy. Czekajcie, co ona powiedziała? Pół roku, dobra, praca. Czyli to się zgadza. Ona jest w dobrym stanie. Czekajcie. Obristan. Dobra, czyli wydają Lordans. Lornandas. O, właśnie. To by się zgadzało. To by się zgadzało. Nadia Robowska, 6 miesięcy, praca. No to się zgadza, czyli tą kartkę ci mogę oddać. Płeć kobieta. To tutaj nie mam się do czego przyczepić, ok. Proszę bardzo. Wjeżdża pani. Nie wiem, tu jest właśnie to mnie zastanawia, że już pikało, zegar nie idzie i nie wiem, tak jakbym miał tranzyt kilka dni. Tranzyt 2 dni, ok. E7FB1. Cakby. Dobra, to się zgadza. William Snell. Snell William. Przez 2L, przez 2L. Mężczyzna urodzony. Tu nie mam z czym to sprawdzić. Ważna do 82 12 14 12 04. Ok. Czyli tak. Sprawdzimy to. Tą karteczkę ci oddaję. Mężczyzna Lesrandi. Jest takie, bodajże z tego co pamiętam. Ale żeby nie być gołosłownym. Antygria. On jest z Republiki Lesrandi. Tak jest. Nie mam się do czego przypieszyć. Niestety. A wiadomo, że jak się przypieczę do czegoś, to z tego też kasa będę miał od tego niebieskiego tutaj strażniczka. Dokumenty, proszę. Czyli ty jesteś z Arstoczki. Powiedzmy, żeby... Co jest? Za kolecznie przecież, ale ja z kolecznie nikogo nie przepuściłem. Dobra. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku, teraz trzeba twoja rodzina poczuli leków, lokal kategorii C7 jest dostępny, 30 ogrzewanie 10. Nie. Tego nie bier... Aha, czyli myśmy wzięli już ten lokal. Jedzenie, to. Okej. Okay. Idź spać. Kolejny zamachowiec na granicy. Nowy dyrektor WMPL obiecano ściślejszą kontrolę na granicy. Dobrze. Idzie dyrektor. Ale z tym poczekamy już do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Zobaczymy, czy damy radę to przejść. Nigdy nic nie wiadomo, co dalej się nastąpi, co będzie. Mam nadzieję, że ci się podobał. Zostawcie lajka, suba. Trzymajcie się. Cześć.